Pozwólcie Państwo, że serdecznie przywitamy Państwa na konferencji prasowej poświęconej imprezie, którą chcemy zorganizować tego lata, właściwie na początku lata w Kościanie. 24 czerwca 2017 roku chcemy zaproponować, proszę Państwa, mieszkańcom nie tylko miasta Kościana, ale całego powiatu kościańskiego, a myślę, że wielu gości jeszcze będzie spoza naszego powiatu, spoza naszego województwa, imprezę Disco Summer Festival 2017. Proszę Państwa, ma być to największe muzyczne powitanie lata w powiecie kościańskim. Impreza, którą przewidujemy na może 7, może 8 godzin, poprzedzona będzie występami miejscowych zespołów. Dokonamy takiego przeglądu zespołów działających na terenie naszego powiatu, na terenie miasta kościańskiego, a potem głos oddamy znanym artystom, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Główną gwiazdą, proszę Państwa, tego festiwalu będzie pan Krzysztof Krawczyk i czołówka zespołów Disco Polo. Chcemy zaproponować naszym mieszkańcom spotkanie na powitanie lata. Jak wszyscy wiemy, 24 czerwca to jest dzień, tak zwany noc kupały, zrównanie dnia z nocą. I w naszej tradycji jest organizowanie takich imprez. I po raz pierwszy pokusiliśmy się razem wspólnie tutaj z samorządem miasta. Wcześniejsze uzgodnienia z panem burmistrzem Michałem Jurgą pozwoliły na to, że podjęliśmy to wyzwanie wspólnie razem. Samorząd miasta Kościana i samorząd powiatu kościańskiego. Chcemy, proszę Państwa, tą imprezę przeprowadzić na placu przy basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest to dosyć duży plac, ogrodzony, także możemy tą imprezę zorganizować, zapewniając i bezpieczeństwo, i odpowiednie warunki, aby taka impreza w naszym mieście, który jest stolicą powiatu, mogła się bezpiecznie i dla wszystkich mieszkańców miasta i powiatu kościańskiego pozwala na zorganizowanie w tym akurat miejscu. Jesteśmy tu razem z panem przewodniczącym, bo zapowiada się bardzo interesująca i ciekawa impreza. Ta impreza, która jest obecnie Państwu przedstawiana przy współudziale Starostwa Powiatowego i Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko, ona się wpisuje w pewne oczekiwania, które wielokrotnie mieszkańcy miasta również wyrażali. Szczególnie te oczekiwania były wyrażane podczas Dni Kościana, że zbyt mało jest tej formy, tej muzyki takiej biesiadnej, dyskotekowej. Stąd też wpisujemy się w te oczekiwania mieszkańców i razem tu wspólnie chcemy tą imprezę zorganizować. Jak pan starosta powiedział, ta impreza jest takim wpisuje się, myślę, że też w oczekiwania mieszkańców powiatu kościańskiego, bo ostatnio ten rodzaj muzyki, ten rodzaj rozrywki coraz bardziej jest popularny. Takie mam wyczucie, nie wiem czy dobre, ale tak chyba to się dzieje. Również miejsce, które proponujemy, jest o tyle miejscem dogodnym, że praktykujemy na placu, przy basenie, praktykujemy szereg imprez, chociażby co roku organizujemy motopiknik, w którym uczestniczy nawet do kilku tysięcy ludzi. Dlatego też to miejsce i możliwość zorganizowania parkingu wzdłuż ulicy Nacławskiej jest miejscem takim bardzo
dobrym dla tego typu imprezy, która, jak Państwo słyszycie, zapowiada się dosyć długo, bo prawie ile? 7 godzin. A więc, krótko mówiąc, jesteśmy za tym, aby te oczekiwania mieszkańców, zarówno miasta, jak i powiatu, w pewnym sensie spełnić, dlatego przystępujemy do tych, jako współorganizator, do zrealizowania tej, myślę, interesującej, ciekawej i chyba bardzo dużej imprezy muzycznej w mieście Kościanie i w powiecie kościańskim. Proszę Państwa, rzeczywiście zwróciliśmy się z taką propozycją, żeby zrobić imprezę, jakiej jeszcze na terenie powiatu i w tej części Wielkopolski nie było. Trzeba pamiętać o tym, że pas Wielkopolski, tak naprawdę województwo wielkopolskie, no może jeszcze troszeczkę lubuskiego, ale już raczej tutaj wielkopolskie, zakańcza pas taki typowo, w którym disco polo się sprawdza. Później mamy Śląsk, Ślązaków, gdzieś tam Dolny Śląsk, również swoje zespoły. Górale to już w ogóle mają swoje klimaty. Natomiast rzeczywiście takich imprez typowo disco polowych, jak to powiedzieli współorganizatorzy tej imprezy, również partnerzy, którzy będą brali udział w niej, niesamowicie w tym roku wstrzeliliśmy się, ponieważ jak Państwo wiecie, od ubiegłego roku jest taki no gigantyczny też medialny powrót tej muzyki tanecznej, więc nie mogło być inaczej. No i postanowiliśmy, żeby zrobić to z wielkim hukiem, że tak powiem. Dlatego Disco Summer Show Festival, rozpoczynamy wakacje nie z jednym, nie z dwoma, a z 7 artystami i rzeczywiście 7 godzin, ale to samej muzyki w wykonaniu artystów. Tak naprawdę impreza będzie trwała 9 godzin, zaczyna się o godzinie 14. Startuje piknikiem rodzinnym, wtedy to liczymy na pojawienie się całych rodzin. Na scenie będą mogli prezentować się lokalni wykonawcy, tak jak pan starosta już tutaj wspomniał. Będziecie Państwo mieli, dla prasy mamy przygotowane takie informatory właśnie, w których szczegółowo jest podane, gdzie trzeba się zgłosić, co trzeba zrobić, żeby pojawić się na tej scenie. Ta scena rzeczywiście będzie otwarta dla wszystkich. No, najpierw trzeba będzie, że tak powiem, przesłać do nas do końca marca maila, najlepiej żeby był filmik z wykonaniami lokalnych artystów, czy też się nagrać i my wtedy dobierzemy rzeczywiście ten repertuar i wykonawców, którzy w tej pierwszej części pikniku się pojawią na scenie. Tak jak mówię, ta pierwsza część familijna, więc nie zapominamy o dzieciach. Przyjeżdża Wesołe Miasteczko, taki Luna Park, który będzie również na miejscu dostępny dla dzieci. Animacje dla dzieci, a więc dla najmłodszych też coś się znajdzie, kiedy rodzice będą mogli iść posłuchać muzyki. Animatorzy zajmą się najmłodszymi w takiej strefie malucha, bezpiecznej strefie malucha. Trzeba też właśnie, powiedziałem słowo bezpieczna, ponieważ postawiliśmy sobie również za cel, że ta impreza pokaże, że można organizować imprezy masowe, które są bezpieczne. I stawiamy na bezpieczeństwo, nie tylko pod względem organizacyjnym, czyli ochrony, która będzie, bo tu trzeba podkreślić, że bardzo dobrze też się współpracuje nam ze służbami, które biorą w tym udział, Straż Pożarna, Policja, która od samego początku bierze we wszystkim udział. No, jeżeli o współpracy, to i również dyrekcja tutaj właśnie basenu, tego terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tutaj w Kościanie, więc przychylność i współpraca to jest najważniejsze, ale chcemy też udowodnić, że ta impreza poprzez to, co będzie ze sceny i to, co będzie szło do publiczności, i to, co będzie wokół stworzone, będzie nastrajało do dobrej zabawy, do integracji, ale jeszcze raz, bezpiecznej. I bezpiecznie będzie na samej imprezie, bezpiecznie będzie na scenie i bezpieczeństwo będzie cały czas gdzieś dominowało również
w samych wypowiedziach artystów, bo też będziemy, kolejna rzecz, na którą będziemy stawiać, to także profilaktyka uzależnień. Artyści są już uprzedzeni przez nas. Będziemy mocno mówić, będą też punkty informacyjne a propos takiej akcji Stop dopalaczom, więc to również będziemy podczas tej imprezy mocno propagować. To z tych rzeczy, o których mówię, z tych poszczególnych atrakcji, bo ich będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Za chwilę, jeżeli będą mieli Państwo pytania, oczywiście na nie odpowiem. Wśród artystów, którzy się pojawią, zresztą te wszystkie informacje, o których mówię, oraz o różnych nowościach i atrakcjach, mogą się wszyscy dowiadywać poprzez Facebooka. Tam na bieżąco nawet artyści sami zapraszają już do Kościana, zespół Powerplay. Dzisiaj bodajże pozdrowienia ukazały się od zespołu Long and Junior. Ci, którzy lubią tę muzykę, znają tych wykonawców, dokładnie będą wiedzieli, o kim mowa. A mamy, czekamy jeszcze na pozdrowienia, że tak powiem, osobiste od pana Krzysztofa Krawczyka. Póki co do Państwa, nie widzę tutaj, nie mam tej kartki, nie wiem dlaczego. Są również pisemne pozdrowienia, które możecie Państwo w swoich tutaj artykułach właśnie zawrzeć. Pan Krzysztof Krawczyk przesłał, że zaprasza wszystkich gorąco na najlepszą imprezę rozpoczynającą wakacje, czyli Disco Summer Show Festival 2017, który odbędzie się w Kościanie już 24 czerwca. Wejścia na teren, tam gdzie będą sprawdzane bilety, to od ulicy Wyzwolenia. Ulica Nacławska będzie tylko i wyłącznie ulicą, na której będą usytuowane parkingi na terenach po byłej cukrowni. Tam będą wyznaczone miejsca, ponieważ część z tych terenów oczywiście jest już terenami prywatnymi, żeśmy już ustalili z właścicielami, gdzie będzie można i tak dalej. Także tam będą wszystkie miejsca parkingowe przygotowane. Natomiast wejście na samą imprezę będą od strony właśnie szkoły podstawowej numer 3, od ulicy Wyzwolenia. Ta ulica, która prowadzi, tak jest bardzo znana, do basenu, będzie to droga ewakuacyjna oraz droga dla służb, które porządkowych, ratowniczych, bo jak Państwo wiecie, no przy imprezie masowej no te wszystkie obostrzenia są bardzo, bardzo wysokie i musimy to spełnić, więc ta część będzie zupełnie wyłączona, natomiast po zakończeniu imprezy wszystkie możliwe drogi zostaną otwarte, żeby ten największy tłum, który będzie podczas imprezy, szybciutko mógł opuścić ten właśnie teren. Cóż jeszcze? Bilety. No właśnie, bilety. W marcu i w kwietniu cena biletów to 10 zł, dostępne wyłącznie za pośrednictwem portalu kupbilecik.pl. A więc na tym portalu będzie możliwość zakupienia biletów w kwocie 10 zł. W maju i w czerwcu bilety będą dostępne w punktach sprzedaży, o których poinformujemy również za Państwa pośrednictwem pod koniec kwietnia. W maju bilety w cenie 20 zł, w czerwcu w kwocie 50. Będą również bilety specjalne, tak zwane bilety VIP, do strefy VIP. 180 zł umożliwiające zajęcie miejsca siedzącego w strefie przy scenie z dostępem do baru, który będzie, oraz zabawę bezpośrednio pod sceną i spotkanie z artystami. Proszę Państwa, ta impreza to również nowość, ponieważ na tym terenie pojawi się gastronomia w formie food trucków. I tak naprawdę posiłki będą dla wszystkich, te normalne, ale także i dla wegetarian, dla wegan, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Przyjedzie także, po raz pierwszy tu na tym terenie zaprezentuje się beer truck, także taki duży samochód, który będzie serwował różnego rodzaju gatunki piw. Smakowe i tak dalej, także to akurat już tutaj partnerzy, którzy się tym zajmują, w odpowiedni sposób przygotowują, żeby właśnie urozmaicić również i podniebienie wszystkim uczestnikom. Z tych nowości, to już nie nowość, ale zakończymy wszystko pokazem sztucznych ogni. Planujemy zakończenie po godzinie 23:00,
żeby też za mocno nie huczeć okolicznym mieszkańcom, z którymi także spotkamy się i będziemy dokładnie rozmawiać jakby na temat tego, jak usytuowana będzie scena, gdzie to wszystko się będzie odbywać. I oczywiście serdecznie ich na tą imprezę zaprosimy.